Polskie Radio Rzeszów. Jesteśmy w studiu numer 1 Polskiego Radia Rzeszów. Siedziby rozgłośni. Siedziba ta działa od 1959 roku. Początki radia wyglądały troszkę inaczej, mianowicie na początku w 1951 roku, bo tą datę możemy przyjąć jako tą datę startową działania rozgłośni. Była to mała ekspozytura programowa Polskiego Radia i Rozgłośni Regionalnej w Rzeszowie przy ulicy Jagiellońskiej 18, niedaleko stąd mieszcząca się, o bardzo prostym wyposażeniu, które zdobyła z rozgłośni krakowskiej wcześniej działającej. I w sumie była to taka ekspozytura i mini rozgłośnia działająca jeszcze na sieci przewodowe. O, wówczas jeszcze nie było nadajników i głośniki, które były w domach, tak zwane kołchoźniki, to były głośniki, takie odbiorniki radiowe, przewodowe, czyli skrzyneczka, w której był głośnik, transformator dopasowujący, podpięte to wszystko było do linii zasilającej radiowęzłowej i gałeczka z boku do regulacji głośności, przepinająca odczepy na tym transformatorze, można było ciszej lub głośniej. I tak długo, przez parę lat, aż do 1957 roku, kiedy to w Boguchwale oddano nadajnik działający na falach średnich, początkowo z niedużą mocą 1 kW. Później ta moc została zwiększona do 30 kW. No i to było już wtedy coś, bo te 30 kW to praktycznie wystarczało na pokrycie Podkarpacia, a wcześniej ten nadajnik pracował jako głuszarka, czyli zagłuszacz sygnału radiostacji nadającej z zachodu, czyli na przykład Wolnej Europy. UKF to lata 60. i powoli od początku lat 60. w Polsce ten UKF wchodził i u nas w regionie 62-63 rok to uruchomienie stacji nadawczej na UKF-ie. Sprzęt również zmieniał się na przestrzeni lat, od sprzętu ciężkiego, dużego, reporterski magnetofon w tamtych czasach to dwie skrzynie kilkudziesięciokilogramowe, a w tej chwili dziennikarz ma całą nagrywarkę w rękojeści mikrofonu, którym się posługuje. Tak to się przez te kilkadziesiąt lat zmieniło. I magnetofony stacjonarne. To był taki wyróżnik stacji radiowej. Tego nie było w domach. Później w latach 70. pojawiły się magnetofony szpulowe, potem kasetowe, a rozgłośnia zawsze stała magnetofonem szpulowym, stacjonarnym. Tutaj mamy jego nieco nowszy przykład, który użytkowaliśmy w latach 80. i 90. Jest to magnetofon Studer szwajcarski, bardzo precyzyjny sprzęt na taśmę magnetofonową. Ona jest troszeczkę grubsza od taśmy amatorskiej, bo ponad 50 mikrometrów ze względu na działające siły, naciągi. To wszystko jest, przesuwa się po zespole głowic. Tutaj jest cała ta operacja zapisu i odczytu, którą wykonuje magnetofon pod dyrekcją realizatora, który to obsługuje. No i w tamtych latach ćwiczyliśmy wraz z kolegami realizatorami sprawne, szybkie, precyzyjne granie. Także dzisiaj na komputerze się te rzeczy robi i montuje, używając odpowiedniego oprogramowania. A wówczas no, trzeba było mieć
zręczność dużą w palcach, żeby te wszystkie operacje sprawnie przebiegały i szybko, bez zacięć, można było zgrać audycję. Ale zanim doszło do zgrywania audycji, dziennikarz musiał udać się na nagranie. To z lat 80. i 90. magnetofon Sony reporterski to przykład takiego magnetofonu. Troszkę gałek, wskaźnik wysterowania, wejścia na mikrofon, linie, słuchawki, żeby można było posłuchać, licznik taśmy, a tak naprawdę to normalny kasetowiec, troszkę lepiej wykonany. Tu się wkładało kasetę, zamykało, włączało rekord, patrzyło się na miernik, czy się do czerwonego nie wchodzi za bardzo, za głęboko, żeby wysterowanie było pełne, no i dziennikarz sam nagrywał. Nie było to zbyt ciężkie, jak wcześniejsze modele, które ważyły po kilkanaście kilogramów. To już było takie urządzenie do wzięcia. Ale wcześniej, w latach 60. i 70. nagrywano na przykład na takich magnetofonach naszego rodaka Stefana Kudelskiego, wyprodukowanych w Szwajcarii. Bardzo dobre, to jedne z najlepszych magnetofonów na świecie. Mamy takie egzemplarze jeszcze z tamtych lat zachowane. Ten na przykład w latach 60. i 70. No ale to pani wątła pani redaktor, czy drobna pani redaktor, tego magnetofonu nie była w stanie używać, bo to już w tej chwili trochę waży, jeszcze jak były baterie R20 komplet włożony, to rękę urywało. Więc nagranie wyglądało w ten sposób, że z panią redaktor czy panem redaktorem technik wszedł, który miał to urządzenie na pasku, na ramieniu powieszone, tak żeby tutaj mógł sobie na... O, zaraz to pokażemy, jak to wyglądało. Tak miał powieszone. Tutaj miał ten miernik, pokrętła, przełączniki, wszystko pod ręką i mając słuchawki na uszach, odsłuch tego, co się nagrywa, to pięknie sobie wysterował odpowiednim poziomem, tak żeby to nagranie było jak najczystsze, z tego względu, że wówczas nie stosowano żadnych komponentów do odszumiania czy jakiegoś oprogramowania. No tego nie było. Jak się nagrało, tak było. Inna sprawa, że potem po nagraniu przynosiło się to do rozgłośni, przegrywało się to na taką taśmę szeroką, grubszą, taką już do użytku do manipulacji na montażu czy potem do emisji i przycinało się, nie było innej możliwości. Jak ktoś był gadatliwy, rozmówca, czy wtrącał jakieś słowa, czy mówił nie na temat, a dziennikarz nagrał 2 godziny, a trzeba było z tego zrobić 30 minut reportażu, no to tego słowa jeszcze mniej powinno być, no to się cięło. Na specjalnych magnetofonach montażowych z takim trzecim talerzykiem przepuszczało się, odtwarzało, w odpowiednim momencie naciskało się na specjalny nożek, który pod skosem przycinał tą taśmę. Znajdowało się, przesuwając po głowicy, początek następnego dobrego akapitu. Wycinało się ten kawałek i albo na podłogę, albo zwijało się go na ten talerzyk, ten niepotrzebny fragment. A tu lepikiem, taka była specjalna taśma klejąca o nieco mniejszej szerokości jak ta taśma, tak żeby potem to połączenie nie zawadzało na głowicy, sklejało się. No i tak w żmudny sposób, nieraz parę godzin dziennikarz miał zabawę z klejeniem. Ale to klejenie to jeszcze była bajka, bo wcześniej w latach 50. na przykład nie było tego lepiku jeszcze z takim dobrym klejem, więc dziennikarze czy technika musieli produkować specjalny klej w buteleczkach z pędzelkiem i trzeba było smarować po prostu końce taśmy i
na zakładkę, normalnie się chwilkę przytrzymywało, ten klej łapał. Oczywiście nie było to dobre rozwiązanie, bo potem ta taśma skakała na głowicy i te artefakty wszystkie było słychać. Także no teraz to jest bajka, bo program komputerowy, wrzuca się nagranie. Nawet nie trzeba czekać na przegranie, no bo wtedy trzeba było w czasie rzeczywistym. Jak się nagrało tu 2 godziny, to 2 godziny była druga praca polegająca na przegrywaniu tego na tą taśmę. A potem jeszcze montaż, więc sporo, sporo czasu takie nagranie aż do finału pochłaniało. Jeszcze dla tego, żeby było większe bezpieczeństwo przy emisji, tą taśmę jak była sklejona, to ją zresztą się czuło, jak się przesuwało rękę po niej. Tych sklejek tam całe mnóstwo jest i ona była trochę niebezpieczna, bo przy tych mocnych naciągach no, mogła strzelić w czasie emisji i gotowe nieszczęście, bo wtedy no, przy pliku, jak się zatnie, reset, czy możemy jeszcze raz wczytać i tam po paru sekundach dziury czy muzyki możemy wrócić do materiału i go puścić znowu. A tu niestety, no, jak się urwało, to był dramat. Trzeba było jakąś taśmę rezerwową z muzyką i tak dalej. I dlatego, żeby tego uniknąć, to przegrywało się jeszcze taką taśmę pomontowaną na drugą taśmę podobnej wielkości, ale czystą, niepociętą. Także wtedy był to jednolity materiał i praktycznie nie było przypadku, żeby potem taka taśma strzeliła. Ale za to zdarzały się przypadki wyfrunięcia tego krążka, który tutaj jest, w dół. Po prostu jak taka taśma na przykład leżała w pudełku na parapecie i słoneczko operowało, taśma się nagrzała, to przy wyciąganiu zdarzało się, że ta taśma, ten krążek z taśmy wyskoczył i ta taśma się posypała. No i nieszczęście znowu. Ale mieliśmy taki wampikatorni krążek ratowniczy i ten krążek ratowniczy z takimi łapkami na zewnątrz odciąganymi wsuwało się tam jakąś opakowanie z pudełka czy jakiś kawałek sztywny kartonu pod tą leżącą na podłodze taśmę. Ten krążek tymi łapkami i powolutku, powolutku albo na magnetofonie, albo ręcznie się to zwijało. I no nieraz się tak udało uratować, bo jak dziennikarz kilka ładnych godzin spełnił na montażu, no to by było grzechem to popsuć. Także oprócz normalnej działalności w budynkach radia mieliśmy od dawien dawna, czyli od lat 50. wozy transmisyjne. Tutaj mamy magnetofon też Stefana Kudelskiego, Nagra 4S, który został zamontowany na wozie transmisyjnym marki Robur w 1979 roku. Dwa takie magnetofony na wozie były i praktycznie te magnetofony 10 lat na tym wozie pracowały non-stop i jeszcze potem na następnym wozie przez ładnych kilka lat Avia zastąpiła potem po 10 latach Robura. Co ciekawego w tych magnetofonach? Jest to niesamowicie precyzyjna konstrukcja nagrywająca. My nagrywaliśmy z prędkością 38 cm na sekundę na szpulach. No niestety wchodziło mi na największe szpule 17 minut, więc jak nagrywaliśmy festiwal w Łańcucie, a praktycznie nagrywaliśmy wszystkie festiwale jeszcze w czasach, kiedy prowadził je Bogusław Kaczyński i później również w latach 90. też na tych magnetofonach, trzeba było z wyprzedzeniem, jak taśma się kończyła na pierwszym magnetofonie, włączyć nagrywanie na drugim magnetofonie i potem z uchem muzycznym, że tak powiem, bo nie było komputerów, przy przegrywaniu to wszystko
połączyć ze sobą, żeby nie było odpowiednich, żeby były odpowiednie pauzy, czyli, czy jak my to mówimy, dziury. Także ciekawostka jeszcze, głowice po 14 latach, na nich nie, praktycznie nie widać, super materiały Szwajcarzy stosowali, praktycznie nie widać na nich zużycia. Tu nic przy tym magnetofonie nie było robione. Przypuszczam, że dzisiaj jakbym podłączył zasilanie, magnetofon by ruszył. No, jedna rzecz, rolka gumowa, dociskowa. Wiadomo, guma, jak się zachowuje, nawet najlepsza po latach. Taka ciekawostka, żeby nie trzeba było regulować ciągle prowadzenia taśmy tego magnetofonu, konstruktor wpadł na pomysł i zastosował korundowe ze sztucznego rubinu prowadzenie taśmy. To praktycznie nie zużywające się, bo to jest super twardy materiał, także. I ten magnetofon pracuje pewnie do dziś. Ciekawostka, podwójny miernik stereofoniczny, który jest w jednym ustroju, ma dwa zamontowane, tak przeciwsobnie, i dwie wskazówki, lewy i prawy kanał się wyświetlają, także. No, mnóstwo różnych nagrań i transmisji tym wozem robiliśmy. Między innymi w związku z tym, że mieliśmy dobrą renomę, to przez Telewizję Polską zostaliśmy zaproszeni jako wóz dźwiękowy i na przykład podczas pielgrzymek papieskich na Krakowie, w Wawelu, w Tarnowie, w Rzeszowie, robiliśmy w Prokocimiu w Krakowie, jak było spotkanie z Ojcem Świętym. Tam robiliśmy tak zwany dźwięk międzynarodowy, czyli to był dźwięk, który wypuszczaliśmy z wozu i służył i Telewizji Polskiej, i wszystkim innym telewizjom, które wówczas były akredytowane. Mieliśmy obowiązek ten dźwięk im dostarczyć. Także no było to duże przeżycie, duża odpowiedzialność. O, taka ciekawostka. Wówczas popularne były mikrofony. Ja lubiałem te mikrofony. To był mikrofon D90 AKG. I miałem takie cztery wyselekcjonowane, cztery najlepsze sztuki. To jest jeden z nich. Podczas każdej z pielgrzymek papieskich miałem je odpowiednio oznaczone, to wiedziałem, który i mikrofon jest najpewniejszy, najlepszą charakterystykę, i dla Ojca Świętego je ustawialiśmy. O, tu jest przykład właśnie z jednej z pielgrzymek. Ten dokładnie mikrofon jest zastosowany. A tu po środku stołu stoi nam takie ciekawe urządzenie. To jest też reprezentant zapisu magnetycznego. Drutofon. W skrócie mówimy na to urządzenie. Mianowicie protoplasta magnetofonu szpulowego. Też widzimy tu szpulę. W tej chwili nawet drucik nam wyszedł. Taki cieniutki, może widać, cieniutki drucik rzędu ułamka milimetra. Stalowy, bo musi być ferromagnetyczny. Tu jest zespół głowic i szpule, które odpowiednio napędzane silnikiem przesuwają jednolitą prędkością ten drucik. Przy zapisie, przy odtwarzaniu z taką samą prędkością ten drucik jest przesuwany. No i głowica magnetyczna, która te namagnetowania na tym druciku podczas zapisu, które zostały utrwalone, odczytuje odpowiednio wzmacniane. Oczywiście jeszcze w środku jest wzmacniacz lampowy na lampach elektronicznych. I no to działało.
My to w ramach wymiany starego sprzętu uzyskaliśmy parę lat temu. Koledzy z konserwacji przeglądnęli urządzenie, bo urządzenie nie chodziło. Okazało się, że trzeba było wymienić jedną lampę prostowniczą i kondensatory elektrolityczne, które no z natury rzeczy nie mają zbyt dużej żywotności. Natomiast reszta, przełączniki, wszystko to do dziś ładnie z takim zaklikiem chodzi. Było sprawne i okazało się, że mamy 50. jakiejś amerykańskiej stacji nagrania i muzyka, i słowa na tym drucie, i spróbowaliśmy również nagrywać. Oczywiście nie jest to jakoś jeszcze taka jak na tych magnetofonach szpulowych, ale wówczas no, jedyna dostępna i potem te magnetofony niestety w rozgłośniach radiowych przegrały z taśmami szpulowymi z prostego względu. Montaż. No to ciężko. Jedyna rzecz, jaką tutaj można zrobić, jak się drut urwie albo wyciąć trzeba fragment, to węzeł płaski. Nie ma innej możliwości montażu. Przy tych magnetofonach szpulowych stosowaliśmy, dlaczego te szpule takie duże są, mianowicie największą możliwą prędkość, czyli 38 cm na sekundę. No, z paru względów. Raz, że najszersze pasmo wtedy zapisu jest na tej taśmie, a po drugie, jak dane słowo przy montażu przy tej prędkości zajmuje taki kawałek, no to jest znacznie łatwiej pomontować, jak to miałoby być przy 9 cm na sekundę, kiedy to słowo ma tyle. Więc znacznie łatwiej było pomontować, znaleźć interesujący fragment i w związku z tym, że komputerów nie było, no to trzeba było sobie jakoś tak radzić. No w tej chwili to trochę tej magii jest mniej z tego względu, że wszędzie monitory, konsolety na szczęście zostały takie jak kiedyś, formą, kształtem i się troszkę wyglądem nowocześniejsze są i oczywiście znacznie sprawniejsze, lepsze parametry szumowe mają, ale sprzęt wygląda całkiem inaczej. Właściwie wszystko to, co głównie pracuje, czyli procesory, to wszystko jest schowane w małych czarnych skrzyneczkach. Na zewnątrz są tylko manipulatory, czyli myszka, klawiatura, monitor i tym się i dziennikarze, i realizatorzy posługują i odpowiednie oczywiście najważniejsza rzecz, oprogramowanie, które człowiek też stworzył, żeby sprawnie to wszystko można było robić. Jeszcze jedna taka ciekawostka z historii radiofonii w Polsce. Mianowicie w 1974 roku oddano do eksploatacji najwyższy maszt radiowy na świecie. Tu byliśmy zdecydowanym liderem. Maszt o wysokości 646 metrów w Gombinie służył do nadawania na długich falach i przez długi czas, aż do 1991 roku, był największą budowlą inżynierską na świecie. Nie było wtedy jeszcze Burdż Kalifa, która potem przejęła prymat, bo ponad 820 parę metrów ma w tej chwili, ale wówczas te 646 metrów to było coś. Z daleka ten maszt wyglądał jak taki wyciągnięty przecinek, praktycznie taki sterczący z ziemi pręcik. To była konstrukcja, która gabarytów poprzecznych nie miała wielkich. 480 bodajże, taki trójkątny przekrój o boku 480 cm. I pięło się to w górę. Taka ciekawostka, winda była specjalna z silnikiem spalinowym, która służyła do inspekcji masztu. 30 minut się tą windą jechało, 2 godziny to wychodziło się na piechotę, jak była dobra pogoda, nie wiał wiatr, nie smagał deszcz
i chmury nie wchodziły w maszt. Także no i działało to urządzenie aż do roku 1991. W sierpniu niestety podczas prac remontowych wymieniano odciągi i niestety osłabiono z jednej strony odciągi. Na jednym z pięter, a miał 5 pięter tych odciągów maszt. No i maszt zaczął się przekrzywiać, runo uderzył w podstawę i połamał się, rozleciał się w drzazgi. No i tak się zakończyła historia tego masztu. A był to naprawdę sprzęt z mocą promieniowaną 3 megawatów, 3000 kilowatów. To słychać było go praktycznie w całej Europie, a nawet nasi rodacy w Kazachstanie swobodnie go mogli odbierać. Także no szkoda było. W tej chwili znacznie niższy, 300 metrów obieg nadawczy. Dalej na 225 kHz nadaje pierwszy program Polskiego Radia.